jednej strony Ewangelia wydaje się tak jasna, czytelna i prosta, że nie ma co komentować. Usiąść, zostawić 5 minut, zrobić rachunek sumienia. Z drugiej strony jest tyle trudnych spraw tej Ewangelii, że nie wiadomo, jak je rozumieć. Dlaczego owce i kozły? Przecież kozły też składano na ofiarę, też Panu Bogu. Nie oznaczały kogoś negatywnego. Dlaczego? Czy dlatego, że owce są tylko dobre, a kozły mają jakieś cechy charakteru negatywne, jak niektórzy z ojców Kościoła chcieli to powiedzieć? Dlaczego też po prawej czy lewej stronie? Owszem, prawa strona jest jakoś ważna, ale przecież matka synów Zebedeusza mówi: Panie, czy da się jakoś załatwić, żeby moi synowie byli po prawej i po lewej stronie? Lewa strona też była honorowa. Po polsku coś lewego to jest negatywne, natomiast lewa strona w języku greckim to jest ta, o której się dobrze mówi. Honorowa, ta, o której się dobrze mówi. Nie ma negatywnego znaczenia. A to jest jeszcze najmniejszy problem. O wiele większy problem jest, kto jest w tym obrazie. Kto jest w tym obrazie? Do XVIII wieku uważano głównie, że chodzi o chrześcijan. Że to jest, chodzi o chrześcijan ze wszystkich narodów i Pan Bóg będzie sądził chrześcijan z powodu tego, jak traktowali chrześcijan. Dlaczego tak interpretowano? Dlatego, że w Ewangelii Mateusza moi najmniejsi, no to są chrześcijanie. Kto jest nazwany moim bratem? Każdy, który słucha mojego słowa i wypełnia, jest moim bratem, siostrą, matką. Najmniejszy chrześcijanin to jest ten w potrzebie, to jest odrzucony chrześcijanin. Czyli po prostu, jeżeli nie będziemy pomagać chrześcijanom, będziemy z tego osądzeni. Gdzieś od XVIII wieku pojawia się druga interpretacja, że chodzi o pogan. Chociaż gdzieś w starożytności też pojawia się, czy przeważa, czy można powiedzieć interpretacja, że chodzi o pogan. Tak naprawdę chrześcijanie, znaczy tak naprawdę te narody zebrane wszystkie, to jest określenie pogan. A ci najmniejsi to są chrześcijanie. Czyli to jest obraz sądu ostatecznego, za co Bóg będzie karał, czy za co Bóg będzie sądził ludzi niewierzących. Dlatego oni są zaskoczeni. To ty, myśmy nie wiedzieli o tym, że ty jesteś w chrześcijanach, że ty jesteś w drugim człowieku. Dla nas to się takie wydaje troszeczkę sekciarskie, ale to jest myślenie, powiedzmy, czysto żydowskie z czasów Jezusa, nie? Że Żydzi będą zbawieni dlatego, że są Żydami, a poganie, goje będą zbawieni dlatego, znaczy tylko wtedy, jeśli będą dobrze traktować Żydów. No to jest, można powiedzieć, bardzo prosta konsekwencja ich takiego myślenia. Przerzucono na chrześcijaństwo. My będziemy zbawieni albo potępieni na podstawie naszej wiary, natomiast poganie będą zbawieni albo potępieni na podstawie stosunku do chrześcijan, jak nas będą traktować. Czy jednak przeważa interpretacja uniwersalna, która się pojawia od czasu do czasu i która dzisiaj przeważa, że chodzi o wszystkich ludzi? Że absolutnie chodzi o wszystkich ludzi i po prostu wszyscy ludzie będą sądzeni z powodu tego, czy pomagali, czy nie pomagali ludziom potrzebującym. Ale jak jest naprawdę? O co chodziło Jezusowi? Kolejne pytanie, czy wątpliwość, czy trzeba wszystko zrobić, żeby być zbawionym, czy wystarczy jedną rzecz? Czy jak na przykład dam głodnemu jeść, ale nie przyjmę przybysza, czy będę po lewej, czy po prawej stronie? Czy jak zrobię 3 z tych 6 rzeczy, to wystarczy, czy trzeba 5? Czy trzeba wszystkie, czy nie trzeba wszystkie? A potem ile razy trzeba, żeby wystarczyło? Ile razy trzeba? Jeśli pan, czy wystarczy, że na przykład przyodziałem kogoś nagiego przez 20 lat, a potem go 5 lat nie przyodziewałem, to co przeważy? Potem jest pytanie, czy wystarczy tylko te rzeczy, które mówi ta Ewangelia, czyli nakarmić, dać pić, przyodziać, przyjąć przybysza, odwiedzić w więzieniu i odwiedzić chorego. Tylko 6 rzeczy. Nie kupować mu lekarstw, tylko odwiedzić, nie? Czyli tylko 6 rzeczy. A teraz jest pytanie, czy tylko te? Bo Jezus mówi w innym miejscu, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Aha, czyli jeszcze trzeba coś więcej. Jezus mówi w innym miejscu, że kto nie pełni wolę mojego Ojca, ten usłyszy, nie znam was. Aha, czyli trzeba pełnić jeszcze wolę Ojca. Jeszcze w innym miejscu mówi, jak ktoś zakopie talent, to będzie w ciemnościach. Aha, czyli jeszcze trzeba nie zakopywać talentów. Ile trzeba rzeczy, żeby załapać się na tą czy tamtą stronę? Kolejna sprawa, czy to jest metafora, czy to jest dosłowność? Czy ja dosłownie muszę pójść do więzienia? Czy chodzi o więzienie duszy człowieka? Ktoś powie, a już ksiądz nieźle kombinuje. No ale w innym miejscu Pan Jezus powiedział, jak jest ręka powodem grzechu, odetnij ją.
odetnij ją, dosłownie czy przenośnie. Może to jest nasz błąd, że nie odcinamy. Lepiej byłoby chodzić tacy jednoręcy chrześcijanie, a bliscy Panu Bogu. Może tu jest nasz błąd, czy metaforycznie, czy przenośnie. Tak samo, jeśli ktoś nie ma w nienawiści ojca i matki, nie jest w niegodzin. Może to jest problem, że tu trzeba dosłownie albo metaforycznie. Kolejna sprawa komplikuje się nam w tym, że jak mamy rozumieć to, że Pan Jezus, wiedząc, że Jan Chrzciciel został uwięziony, nie poszedł go odwiedzić do więzienia. Przecież powiedział, że jakby byłem w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie, to czemu nie odwiedziłeś Jana Chrzciciela, nie? Kolejna sprawa, jak spotkał Samarytankę, to co mówi? Zamiast dać jej pić, no bo powiedział, że trzeba dać pić, to jeszcze on jej mówi, daj mi się napić, no. To znaczy, on miał dawać, czy mogę brać, czy mogę dawać, nie? Kolejna sprawa, no przychodzi kobieta, namaszcza to jego ciało olejkiem nardowym. 300 denarów kosztuje, rozumiecie, całoroczny dochód. Nie wiem, ile zarabiacie, 30-50 tysięcy na rok. Taki olejek, taki flakonik. Jezus mówi, nie żałować, nie dawać to ubogim, można na mnie. Czyli ile ja mogę ze swego dawać? Ile mogę brać dla siebie, a ile mam potrzebującym? Znowu, jak mam rozumieć papieża Franciszka, który mówi do arcybiskupa krajewskiego, rób to dla ubogich, czego ja nie mogę robić. A czemu on nie może robić? A czy ja mogę delegować w takim razie kogoś, kto będzie pomagał ubogim? Czy ja muszę osobiście, czy nie osobiście? Powiem wam szczerze, że jak się tak wejdzie w głąb w tę Ewangelię, to tych problemów jest jeszcze więcej, jeszcze więcej. Wiele rzeczy jest niepewnych i pewno nie rozwiążemy, na pewno nie rozwiążemy tych niepewności. Natomiast są pewne rzeczy pewne, z którym chciałbym siebie i was zostawić. Po pierwsze, Jezus mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, z moich braci najmniejszych, co to znaczy? Że człowiek w potrzebie jest bratem Jezusa. Jezus nazywa go bratem. Czyli po pierwsze chodzi o to, żebym ja uwierzył w to, że jeżeli ja będę głodny, jeżeli ja będę spragniony, jeżeli ja będę przybyszem, jeżeli ja będę chorym, jeżeli ja będę w więzieniu, to Jezus jest moim bratem. Żebym sobie nigdy nie dał wmówić, że wszyscy mnie opuścili. Nie, Jezus jest moim bratem. Żebym nie dał sobie wmówić, że ja jestem zerem. Nie, Jezus jest moim bratem. Bez względu na to, czy kogoś ukradnę, czy będę terrorystą, czy po prostu będę mordercą, czy będę pedofilem, siedział w więzieniu, to żebym wiedział, że Jezus jest moim bratem. Ja jestem bratem Jezusa. Żebym miał w sobie takie poczucie godności, że jesteśmy braćmi Chrystusa, bo od momentu, kiedy On się wcielił, stał się człowiekiem, wszedł w nami w rodzinę ludzką, jest moim bratem. Żeby nic i nikt nie zdołowało mnie w życiu i nie spowodowało, że ja będę się czuł kimś obcym. Jezus jest moim bratem. Mam takiego wspaniałego brata. Druga sprawa, jeśli On jest moim bratem, a On mówi, módlcie się, Ojcze nasz, mówi o tym, że idzie do Ojca waszego i Ojca swojego, to znaczy, że potrzebujący jest również moim bratem. Czyli byłoby dobrze uwierzyć w to, że ta osoba, czy ona jest wierząca, czy niewierząca, czy chrześcijanin, czy niechrześcijanin, żebym ja uwierzył, że ci ludzie, którzy są na świecie, są naszymi braćmi. Są naszymi braćmi. Jeżeli ja bym uwierzył, że ten człowiek leżący na plantach jest moim bratem, to wtedy moje pojęcie braterstwa, moje pojęcie miłości, ono by mi podpowiedziało bardziej, jak ja mam do niego podejść. Czy zostawić, czy nie zostawić. Do tego mnie zachęca Ewangelia, żebym ja uwierzył wreszcie, że skoro Bóg jest Ojcem nas wszystkich, to my naprawdę jesteśmy braćmi. Różni są ci bracia czy siostry w domu rodzinnym też, ale że my naprawdę jesteśmy braćmi i powtarzamy to w kościołach, bracia i siostry, mówiąc bracia i siostry. I trzecia rzecz absolutnie pewna, do której ta Ewangelia ma zachęca, to zrób chociaż jeden krok do przodu. Za rok o tej porze będzie taka sama Ewangelia. Naprawdę taka sama. I czy wtedy staniemy za rok z takim poczuciem, dziękuję Ci, Panie Boże, że w tym roku chociaż trochę bardziej uwierzyłem w to, że jesteś moim bratem, chociaż różnie się prowadzę. Dziękuję Ci za to, że chociaż trochę uwierzyłem, że zobaczyłem drugich braci. A przede wszystkim dziękuję Ci za to, że zdecydowałem się na to, żeby chociaż trochę bardziej pomóc tym, którzy są potrzebujący. Może ktoś poświęci całe życie ubogim, nie? Może ktoś odkryje swoje własne powołanie, ale byłoby naprawdę pięknie, gdybyśmy chociaż o jeden promil, o 1%, o jeden krok byli w stronę tych, którzy są potrzebujący, nie? Wyszli troszeczkę z tego naszego egoizmu czy dbania o siebie i powiedzieli, chcę być również dla tych, którzy są potrzebujący i zacząć naprawdę od najbliższych. Dom rodzinny, przyjaciele. Zrobić sobie taki punkt honoru. W roku 2018 na naszej klatce nie będzie takich, którzy nie będą mieli chleba. Prosimy Cię, Panie Boże,
bądź naszym bratem. Pozwól nam uwierzyć, że jesteśmy braćmi. Daj nam siły, żebyśmy nie tylko słuchali Ewangelii, ale sami stali się Ewangelią. Amen.